Także witamy Państwa w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Dzisiaj mamy kolejny dzień. No, modlitwy były, że nie chcielibyśmy być tymi grobami powielanymi. Ja uważam, że to nie ma co, czy byśmy chcieli być, czy byśmy być nie chcieli. Jeżeli jesteśmy w systemach diablich, w systemach faryzejskich, to już jesteśmy, prawda? Nie ma co tutaj nie chcielibyśmy. Jest system religii złych, który ma być usunięty w wielkim ucisku, a potem w Armagedonie królowie ziemi będą usunięci. Tak jest od 6000 lat przepowiedziane, że tak powiem, zapisane, udokumentowane i tak ma być. I teraz my tylko możemy uciekać. Wyjdźcie z niego, ludu mój, z Babilonu Wielkiego, z imperium religii złych i nie możemy chwalić coś, co jest złe. Nie możemy mówić nie na tak, albo odwrotnie. Jeżeli ktoś żyje w kłamstwie, człowiek, nasz bliźni, to mamy z sercem podejść do niego, żeby go ostrzec. Tak robili prorocy, żeby on uciekał od złego. Uciekaj od złego. A nie to chcielibyśmy, nie chcielibyśmy, bo to jest po prostu mataczenie. 13 jest godzina, 13. Słucham Państwa Radio Maria. Czas na serwis informacyjny. Trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną jeszcze w tym roku usytuowane na terenie województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W tym tygodniu w parlamencie odbędzie się drugie czytanie ustawy powołującej ten nowy rodzaj sił zbrojnych. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wskazał, że Wojska Obrony Terytorialnej będą piątym elementem polskiej armii. Na razie utworzone zostaną trzy brygady i wojska, na razie się zbroimy. Obejmą około 3000 żołnierzy. Jednak jak poinformował szef MONU, docelowo formacja ma liczyć 53 tysiące żołnierzy. Stworzenie obrony terytorialnej to odpowiedź na zagrożenie wojny hybrydowej, a także coraz widoczniejszą potrzebę obywateli, powiedział minister Antoni Macierewicz. Polaków, którzy widząc zagrożenia, jakie naraz stały z zewnątrz kraju, uznawali, że trzeba tworzyć struktury paramilitarne i wspomóc Wojsko Polskie. Wyciągnęliśmy rękę, sprawiliśmy, że te dążenia i działania spontaniczne, przejawiające się w strukturach paramilitarnych, zostaną ujęte w strukturę wojskową, staną się częścią hierarchicznej struktury wojskowej. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podlega bezpośrednio szefowi MONU, podobnie jak wszyscy żołnierze służący w tej formacji. Resort Obrony zapewnia, że utworzenie nowego rodzaju sił zbrojnych nie będzie miało wpływu na zmniejszenie finansowania modernizacji pozostałych gałęzi polskiej armii. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Z okazji przypadającego dziś Ogólnopolskiego Dnia Seniora w Senacie odbywa się spotkanie Aktywne Zdrowe Starzenie. Biorą w nim udział m.in. marszałek Wyższej Izby Parlamentu Stanisław Karczewski, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i minister Sportu Witold Bańka. Spotykamy się, żeby porozmawiać na temat seniorów i pokazać, że także w tym wieku można być aktywnym, powiedział marszałek Stanisław Karczewski, który zainaugurował konferencję. Dziś, 14 listopada, dzień seniora. I postanowiliśmy w tym dniu spotkać się z seniorami i porozmawiać o seniorach. Pokazać aktywnych seniorów, aktywne osoby w starszym wieku i chcemy, proszę Państwa, w tym wieku senioralnym nasze społeczeństwo bardziej uaktywnić. Chcemy, żeby były dobre warunki ku temu. Chcemy, żeby władze nasze zwracały większą uwagę na problemy starszych osób. Minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała, że do 2050 roku ogólna liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 4,5 miliona. Przybędzie za to osób w wieku co najmniej 60 lat. W związku z Ogólnopolskim Dniem Seniora w całym kraju dla osób starszych organizowane są m.in. darmowe badania, występy artystyczne oraz wykłady prowadzone przez specjalistów. W większości krajów Dzień Seniora obchodzony jest 1 października. Już po raz kolejny w naszym kraju odbywa się akcja Rodacy Bohatera. W
kilkunastu miastach Polski trwa zbiórka darów i funduszy, z których przygotowywane są paczki świąteczne dla polskich kombatantów mieszkających za wschodnimi granicami. Składają się na nią produkty żywnościowe o długim terminie ważności, biało-czerwone znicze oraz kartki świąteczne adresowane do naszych rodaków. Dary są odpowiednio segregowane i transportowane do domów kombatantów, polskich rodzin wielodzietnych, osób samotnych, a także rodzin i osób wskazanych przez działające tam związki Polaków. Już po raz trzeci akcja odbywa się w Toruniu. O szczegółach dla Radia Maryja mówi koordynatorka akcji w regionie Beata Jaworska z Fundacji Lex Lupus. Zbieramy dary dla rodaków mieszkających na Kretach, czyli trafiają one na Ukrainę, Białoruś, Litwę. Są różne możliwości wsparcia akcji. Mamy ustalone miejsca zbiórki, które będą dostępne przez cały czas trwania akcji. U nas na terenie Torunia będzie trwała ona do 6 grudnia. Druga z możliwości wsparcia akcji to przyłączenie się jako wolontariusz, ponieważ będziemy organizować również zbiórkę w sklepach. Potrzebujemy osób, które pomogą nam później te dary pozliczać i zrobić taki ogólny raport. Będziemy też organizować zbiórkę środków finansowych. Dary są włożone busami. Potrzeba środków na to, żeby je tam przetransportować. Akcja Rodacy Bohaterom została zainicjowana przez Stowarzyszenie Odra Niemen z Wrocławia i odbywa się od 2010 roku. Zbiórki dla kombatantów i potrzebujących Polaków na wschodzie prowadzone są także w okresie świąt wielkanocnych. W Marrakeszu rozpoczął się drugi tydzień 22. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym tematem podejmowanym przez przedstawicieli blisko 200 państw jest realizacja porozumienia paryskiego. Umowa jest korzystna dla Polski. Zakłada nie tylko redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale także pochłonienie dwutlenku węgla, m.in. przez lasy, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych krajów. W Marrakeszu Polska zabiega także o poparcie swojej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska. Między innymi było to spotkanie z państwem, bardzo ważne z punktu widzenia ONZ-u, dlatego że to jest pełnoprawny podmiot prawa międzynarodowego z Wyspami Zielonego Przylądka, a na następny tydzień mamy zaplanowane kilkanaście spotkań związanych właśnie z promocją polskiej kandydatury. Do Marrakeszu wraz z przedstawicielami resortu środowiska udaje się także przedsiębiorcy oraz osoby reprezentujące Lasy Państwowe. Szczyt jest dla nich szansą do promocji polskich rozwiązań mających zredukować ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Zachmurzenie na zachodzie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie umiarkowane i duże, na krańcach wschodnich początkowo śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 stopni na południowym wschodzie, 2-3 stopni w centrum do 6 stopni miejscami nad morzem. W dolinach karpackich lokalnie minus 1 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, zachodni. Na barometrach w Warszawie 1021 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadało. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Dziękczynienie za dar wieczystej adoracji w wykonaniu młodzieży. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Tomasik, pasterz diecezji radomskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat przebaczania. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Systematycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz doktor habilitowany Wiesław Przygoda z Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Mieszkańców Skarżyska Kamiennej i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Miasto dronów. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy mają koordynować prace badawcze i produkcję bezzałogowych statków powietrznych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dla ojczyzny. Z okazji Święta Niepodległości Urząd do Spraw Kombatantów odznaczył 6 osób medalem Pro Patria. Szczegóły w naszym dzienniku. Orędownik wiary. Relikwie świętego José Sancheza del Rio, które w tym roku otrzymała z Meksyku redakcja naszego dziennika, nawiedziły parafię pod wezwaniem świętego Wojciecha w Jeleniej Górze. Pole elektromagnetyczne, źródło chorób. W naszym dzienniku rozmowa z dr Bożeną Burzyńską, pediatrą zajmującą się diagnozowaniem u dzieci nadwrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Ogień. Jeden płomyk, jeden przygapiony węgielek z kominka już był w swoim żywiole. 2 minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje, dopiero gdy go wynosili. Ogień był jednak lepszy. Ten jego koleżka dymko sypnął, a trójka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony. Czad. Też nie poradził sobie z trójką. Nie? Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek i nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czad. To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Czad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 minut po 13:00. Przed mikrofonem jest Grzegorz Mój. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszam na audycję Aktualności Dnia. Obudź się. Złota jesień w Warszawie, czas na groby, groby, groby. Czy teraz, czy potem, groby, groby. Kontynuacja dziadów mickiewiczowskich. W Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Tu w Warszawie, Mazowsze, Mazowsze. Chcą tylko brać, dać im, dać. Gościem jest pan Witold Ludwik, student 5 roku. Dać amatorom, dać. Mareczkowi, dać. Ale co najważniejsze i z racji tematu, jest reżyserem filmu Zerwany Kłos. Witam pana serdecznie, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca Grzegorza, gospodarza audycji, witam wszystkich słuchaczy, nade wszystko tych, którzy są w drodze na premierę filmu Zerwany Kłos, o samochodach, autokarach i nie tylko. Szczęść Boże. No właśnie, dziś ważny dzień, premiera filmu Zerwany Kłos, uroczysta premiera w kinie Kinoteka, gmach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, plac Defilat 1. Panie Witoldzie, jak będzie wyglądała ta właśnie premiera, bo planowana od długiego czasu? Rzeczywiście warszawska prapremiera filmu fabularnego Zerwany Kłos o błogosławionej Karolinie Kłos-Głównej będzie miała w uroczysty sposób miejsce dziś o godzinie 18 w Kinotece mieszczącej się w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rzeczywiście będzie to wydarzenie bez precedensu dla Warszawy, bez precedensu dla tego gmachu, bez precedensu dla tego kina, bowiem no, okoliczność jest tak podniosła, że dziś całe kino, około 1400 ludzi wypełni po brzegi salę kinową. I chyba warto powiedzieć, że za zaproszeniami, tak? Wchodzimy ci, którzy się umówili. Swoją obecność zaznaczyli, choć nazwisk w tej chwili nie będziemy objawiać, niech to stanie się uroczystą niespodzianką na premierze.
ale swoją obecność zapowiedzieli najważniejsi dostojnicy reprezentujący no, świat duchowieństwa, także osoby uosabiające majestat Rzeczypospolitej, polski rząd, polski parlament, ale także tę premierę pragnęliśmy otworzyć dla rodziny Radia Maryja, która wsparła tę produkcję przekazaniem 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość i jej statutowe cele. Katolickie wychowanie młodzieży i rozwój wartościowej polskiej kultury. Więc sale projekcyjne wypełnią się po brzegi no, tymi, którzy jakby... Chociaż nie są chciwi. ...współtwórcami, ale nade wszystko współtwórcami tego filmu w każdym jego wymiarze. Tak spoglądam na zaproszenie, patrzę na twórców filmu Zerwany Kłos. Można powiedzieć tutaj, no jakie osoby właśnie w produkcji filmu, jakie podmioty w niego zostały zaangażowane? W sensie formalnym producentem albo producentami filmu są Fundacje Lux Veritatis i Fundacje Nasza Przyszłość. Natomiast inspiratorami i głównymi twórcami całej wizji artystycznej są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Także ci, którzy dzisiaj już współtworzą telewizję Trwam, są wykładowcami naszej uczelni, więc są to wychowankowie naszej toruńskiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ale ten sztafaż twórców, on się nie zamyka tylko i wyłącznie w murach uczelni znajdującej się na Starotoruńskiej w Grodzie Kopernika. Udało się nam bowiem skutecznie zaprosić do współpracy wybitnych twórców z całej Polski. Do tych twórców należą i aktorzy, i kaskaderzy, i pirotechnicy, i soliści, i muzycy, i inżynierowie dźwięku, że no, będzie to miało bardzo profesjonalną ramę. Dość powiedzieć, że muzykę, ścieżkę muzyczną do tego filmu no, wykonała jedna z najlepszych, jeśli można tak porównywać, orkiestr symfonicznych w Polsce, Polska Orkiestra Radiowa. Dość powiedzieć, że nagrania zostały zrealizowane w słynnym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, studio F1. Dość powiedzieć, że te nagrania realizował słynny na cały świat polski realizator Rafał Pastor. Także jak słynny, to jest bardzo ważne. Jeszcze ku nachylając się ku grobom pobielanym. Bardzo ważne. Nazwisko znane to jest, chodliwe i więcej się patrzą, bardziej słuchają, więcej zapłacą, chociaż powiedzą, że niekoniecznie. Bardziej znany. Nazwisko. Teraz z nazwiska to w internecie drwią, bo tam dadzą jakieś fikumiku i jest nazwisko. Drugą główną postacią jest Magdalena Michalik, która zagra wiejską dziewczynę pochębioną przez kozaka, młodego Ukraińca, ale która przejdzie przepiękną wewnętrzną przemianę, która będzie inspirować wszystkich widzów. No i trzecią główną postacią jest także nasz absolwent Piotr Zajączkowski, który wcieli się w bardzo taką ponurą, bardzo taką diaboliczną, ale bardzo wyrazistą i charyzmatyczną, taką no, pachnącą siarką postać kozaka Szerokina, Piotr Zajączkowski. Więc no, tych twórców jest rzeczywiście bez liku. No i wierzymy, że owoce tej dwuletniej, bo to już 2 lata pracy, że rzeczywiście zyskają uznanie widzów, ale nade wszystko będą inspiracją do lepszego życia, bo to o to przecież chodzi. Panie Witoldzie, film popularny o błogosławionej Karolinie Kuskównej, Zerwany Kłos, ale tak naprawdę przesłanie tego filmu, o czym mówi, bo nie tylko o tragicznej śmierci błogosławionej Karoliny. Tak jest. Film jest oczywiście oparty na faktach, ale i inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które wydarzyły się, które miały miejsce na Tarnowszczyźnie w roku 1914 u progu Wielkiej Wojny. Powiadam Wielkiej Wojny, bo nikt jeszcze wtedy nawet w najczarniejszych koszmarach nie przypuszczał, że to będzie pierwsza z 2 wojen światowych. Otóż gdzieś tam u pana Boga za piecem żyła rodzina Kusków i dorastała młoda, prostawiejska dziewczyna Karolina Kuskówna. Nie będzie to kronika z jej życia, choć rzeczywiście pokazaliśmy najważniejsze motywy z jej życia i przesłanie jej męczeństwa i prostego, ale pięknego życia. Chodzi tutaj jeszcze o coś więcej. Przedstawiamy tutaj historię rodziców, którzy, no, którzy muszą oczami wiary spojrzeć na utratę swojego dziecka. Widzimy także postać młodej, pochębionej dziewczyny, która staje przed obliczem no, targnięcia się na własne życie, albo, jak to dawniej mówiono, z trudem jakby spędzenia płodu. Coś, co dzisiaj nazywamy eufemistycznie aborcją,
coś, co wprost trzeba nazwać morderstwem dziecka w łonie matki. Więc wszystkie te dylematy będziemy próbowali sprowadzić do przesłania zwycięstwa miłości nad nienawiścią, zwycięstwa życia nad śmiercią, no i zwycięstwa przebaczenia nad zbrodnią. To są ważne przesłania, które niesie ten film i ważny jest kontekst premiery tego filmu. Rzeczywiście miejsce jest nieprzypadkowe, choć kojarzy się ono ponuro, zwłaszcza dla Polaków, Pałac Kultury i Nauki, no ale jest to miejsce o bardzo symbolicznej i doniosłej wymowie. Będzie to rzeczywiście zwycięstwo męczeństwa, ale i świętości nad caratem, nad bolszewizmem, nad rusycyzmem, cywilizacji chrześcijańskiej, nad cywilizacją moskiewską. Uważamy ten symbol za symbol dosłowny, ale i metaforyczny w swojej wymowie. Drugim ważnym kontekstem, bardziej takim czasowym, jest fakt, że jesteśmy w przededniu 102. śmierci, rocznicy śmierci błogosławionej Karoliny, która przypada już najbliższy piątek. Więc także kuczków, na kuczków. Wypuszczenie, kultywowanie tej heroicznej pamięci o błogosławionej Karolinie. Ale ten kontekst jest jeszcze z innego powodu ważny. Ten film będzie rękawicą rzuconą temu nihilizmowi, który zalewa polską kulturę. Jest wyzwaniem rzuconym tej ponurej polskiej rzeczywistości w kulturze, dlatego że kończymy z pornografią, z przemocą. Czas pokazać Polakom, czas odbudować ich poczucie własnej godności. Czas pornografia pokazać, jest, była i będzie. Nie musisz do tej pornografii iść, prawda? W pełnej swojej krasie, a to zasługuje, pokażę, że duma, tam kończymy. Na świat wielkich Polaków, ciągle jakieś obietnice i potem to samo. Panie Witoldzie, ojciec święty Jan Paweł II zacytowaliście.